Piotr i Wojtek. Tym razem mają więcej o ciele. Można. Piotr. Cielu. O, słowo na literę ć. Proszę bardzo, słowo zaczynające się na literę ć. Ćwierć. 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 Ćmiel. Ćmiel? Ćmiel. 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 Dobrze. Nie ćwierć, a poprawka idzie na ćmiela. Nie ma. I sorry. Zła poprawka. Ale mnie ćmiel ugryzł. Kurwa, ćmiel. Co trzeba mieć w bani, nie? Żeby wymyśleć ćmiela. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ćmiel. To jest taki robak. Żeby było... Nie, czekajcie. Ćmiel. O. Widzicie? Ćmiel. Różnie się mówi na ćmiela. Ludzie, którzy są słabi z języka polskiego, mówią na przykład trzmiel. Ale to znaczy, że oni są słabi. Tak naprawdę mówi się ćmiel. Ćmiel. Ja pierdolę, co kobitka w głowie ma? Ćmiel. Mnie to śmieszy. Ćmiel. Śmieszne. Ćmiel. Co to jest ćmiel? Ćmiel. O. Ćmiel. Nie ma według słownika, ale jest... Pani z familii twierdzi, że to słowo na ć. O kurwa. No nie wiem.